zorganizowaliśmy w hotelu Skandik, ma przede wszystkim podłoże ostatnich zdarzeń, które miały miejsce w Gdańsku 19 maja, kiedy otrzymaliśmy informację od osoby, która przebywała w zakładzie karnym, uzyskała z kolei wiedzę na temat, że w konkretnym miejscu może znajdować się ciało Iwony Wieczorek. Oczywiście z osobą tą również prowadzili rozmowę prokuratorzy, którzy rozmawiali na ten temat, niemniej jednak nie dojechali na kolejne spotkanie, także nie było to możliwe, żeby osoba ta przekazała te informacje precyzyjnie prokuratorom, którzy zajmują się tym przypadkiem. Oczywiście sytuacja ta doprowadziła do pewnych emocji, które były kierowane pod naszym adresem, jak również pod adresem innych osób, które są związane z tą sprawą. Pomimo to, że praktycznie dobijamy do 11 lat, kiedy Biuro Rutkowski przyjęło zlecenie, jeżeli chodzi o poszukiwania Iwony Wieczorek, w dalszym ciągu sprawa ta jest na tyle gorąca, że jest zainteresowanie bardzo duże, zresztą widać to po Państwa ilości w dniu dzisiejszym na spotkaniu, które ma dalej przekazać nową wiedzę na ten temat i niewykluczone, że Wy, jako rzecznicy społeczni, przyczynicie się do tego, że jednak ciało Iwony Wieczorek zostanie odnalezione. W dniu dzisiejszym zostało złożone również zawiadomienie przeciwko funkcjonariuszowi policji, który prowadził przesłuchanie z informatorem Biura Rutkowski, jak również przeciwko pani naczelnik, która nadzorowała to przesłuchanie. Ja chciałbym, żeby osoba, która była przesłuchiwana, przekazała Państwu informację, w jaki sposób to się odbywało, jak to wyglądało, gdzie to się odbywało, czy to było normalnie w biurze Wydziału Dochodzenia Śledczego, czy było to w pomieszczeniu odciętym, w pomieszczeniu, gdzie był zakaz absolutnie mieć posiadania włączonego telefonu, ponieważ była obawa o to, że może być cokolwiek rejestrowane, czy też nagrywane przez osobę, z którą była prowadzona ta rozmowa. Bardzo proszę kolego, przekaż Państwu informację, jak wyglądała sytuacja, stań tutaj koło nas, jak wyglądała sytuacja, która dotyczyła tego zdarzenia. Siadaj. Sytuacja była nietypowa. Podczas składania zeznań byłem obrażany i obrażany było Państwo w Polsce. Próbowano wymusić na mnie nieprawdziwe, niezgodne z prawdą zeznania dotyczące podłożenia przez Biuro Rutkowski, czyli Państwo Rutkowski, panie Maję Rutkowski i Krzysztofa Rutkowskiego dowodów, które zostały odnalezione na działce. I cóż, jak się zachował funkcjonariusz? Funkcjonariusz był bardzo agresywny, wulgarny, wręcz był wściekły, można powiedzieć. Cóż mogę powiedzieć, przed wejściem, sytuacja też taka nietypowa, przed wejściem na piętro do pomieszczenia, gdzie byłem przesłuchiwany w tej sprawie, funkcjonariusz zażądał, bym wyciągnął telefony i wyłączył je. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? No. W jakim miejscu ta rozmowa się odbywała? Rozmowa odbywała się w pomieszczeniu zamkniętym, gdzie nie mogą być włączone urządzenia nagrywające, telefony komórkowe i sprzęt elektroniczny. W dniu dzisiejszym zostało złożone zawiadomienie przez Ciebie o nakłanianiu Ciebie i zmuszaniu do składania obciążających zeznań mnie lub moją małżonkę. Jak to się odbywało, ponieważ Pan Mecenas Patryk Andryziak reprezentuje Ciebie w tej sprawie. Panie Mecenasie, proszę odnieść się do tego zawiadomienia w dniu dzisiejszym. W Biurze Spraw, oczywiście musimy powiedzieć, w Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, Wydział w Gdańsku, to zawiadomienie zostało złożone. Ja w dniu wczorajszym rozmawiałem osobiście z Biurem Spraw Wewnętrznych. Bardzo dziwną sytuacją jest, że funkcjonariusz, który zajmował się tym przypadkiem, który bardzo aktywnie działał, pracuje obecnie w Biurze Spraw Wewnętrznych. Tu się nasuwają pewne pytania, czy nie ma pewnych podejrzeń, nawet po fakcie tym, jak została nałożona niejako
na 6 tysięcy policjantów, nałożone oświadczenie, które ma być przez nich podpisane, czy prokuratura krakowska, która prowadzi w tej chwili tę sprawę, ma do końca zaufanie do funkcjonariuszy policji w Gdańsku, którzy niewykluczone, że mogli gdzieś przekazać jakiekolwiek informacje, bądź też informacje są na tyle precyzyjne, że nie można skierować takich oświadczeń do określonej grupy policjantów, a robi się dla wszystkich po to, żeby uniknąć jakiegokolwiek podejrzenia jednostek, które mogłyby w jakikolwiek sposób uczestniczyć w tym. Ja osobiście, proszę Państwa, byłem również przesłuchiwany do sprawy bardzo głośnej zaginięcia Iwony Cygan w Szczucinie, gdzie praktycznie po moim przesłuchaniu przez prokuraturę w Krakowie, która prowadzi dokładnie ten sam przypadek Iwony Wieczorek, zostali zatrzymani policjanci, którzy zajmowali się tą sprawą. Bardzo proszę, panie mecenasie, pan przekaże informację. Prawdą jest, iż w dniu dzisiejszym mój klient złożył w Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Wojewódzkiej Policji Oddziału w Gdańsku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, szanowni państwo. Przestępstwo nakłaniania do składania fałszywych zeznań oraz przekroczenia uprawnień. I mam świadomość tego, że temat pani Iwony Wieczorek jest tematem bardzo drażliwym i należy podchodzić do niego ze spokojem i z dosyć dużą rozwagą, ale też z rozwagą muszą podchodzić do tego organy administracji publicznej, w szczególności policja, która prowadzi postępowanie od kilkunastu lat niestety w tym zakresie. I w ocenie mojego klienta, jak również w ocenie mojej, no, doszło do przekroczenia pewnych uprawnień, jeżeli chodzi o sposób przeprowadzania tych czynności. Ja już nie mówię o personalnych wycieczkach w stosunku do pokrzywdzonego i używania słów uważanych powszechnie za obelżywe, ale mówię tu o tym, iż starało się mu włożyć w usta słowa, które on nigdy nie powiedział w zakresie obciążenia okolicznościami takimi, iż dowody, które zostały zebrane w toku czynności, które wykonywane było przez biuro doradcze Rutkowski 19 maja 2021 roku zostały po prostu tam podłożone. No nie można było się spodziewać innej reakcji mojego klienta, jak złożenie tegoż zawiadomienia i dochodzenie w tym zakresie prawdy. Zawiadomienie oczywiście również złożone jest przeciwko pani naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, która bezpośrednio, proszę państwa, nadzorowała każde przesłuchanie w tej sprawie. Tak dla waszej informacji, dwie karty papieru, które zostały praktycznie podczas przesłuchania zapisane, podczas mojego przesłuchania trwało to około 4 godzin. W związku z tym czas, jaki był poświęcony na to przesłuchanie i ciągłe konsultacje praktycznie przekraczał jakiekolwiek zdroworozsądkowe podejście funkcjonariusza przesłuchującego do tego przypadku. Ja byłem niejednokrotnie przesłuchiwany w tej sprawie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, gdzie praktycznie, również przy udziale prokuratora, ale muszę państwu powiedzieć, że takiej sytuacji, z jaką spotkaliśmy się ostatnio, ja nie widziałem, żeby dochodziło do takiej paranoi wręcz. Zresztą my mamy doświadczenie już w takich sytuacjach, gdzie nie tak dawno przy słynnej sprawie Ewy Tylman próbowano nam również zarzucić podrzucenie przedramienia ludzkiego, które mieliśmy uzyskać ze szpitala wiejskiego w Poznaniu i wpuścić do wody. Wtedy redaktor naczelny Patriot 24 Robert Lewiński, jak również ja, jeden z moich współpracowników, zostaliśmy zatrzymani i przesłuchani, natomiast jeden z naszych ludzi został aresztowany i przesiedział praktycznie około 30 dni w areszcie śledczym w Poznaniu. Okazało się, że sąd okręgowy uniewinnił człowieka, który zupełnie nie miał pojęcia o tym, że można kupić czy też rozlać krew, którą musielibyśmy posiadać w okolicach mostu Rocha w Poznaniu, tam gdzie były skoncentrowane
poszukiwania Ewy Tylman. Proszę Państwa, takie sytuacje niestety się zdarzają, kiedy to rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, pan Andrzej Borowiak, z wielkim zachwytem opowiadał, jak to dynamicznie zatrzymała policja i przesłuchała Rutkowskiego, Rewińskiego i jeszcze jedną osobę z naszego biura. Są to przypadki, które są wręcz paranoidalne. Ja myślę, że wtedy niestety Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, funkcjonariusze tego Wydziału z Poznania manipulowali również prokuraturą, o czym wszyscy dowiedzieli się od nas podczas spotkań z dziennikarzami. Dochodziło do sytuacji, które były praktycznie nie do zaakceptowania. Ja niejednokrotnie współdziałałem z policjantami z Poznania i z byłym naczelnikiem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego panem Krause, jak również z naczelnikiem Wydziału Kryminalnego Maciejem Szubą i innymi policjantami w Poznaniu, gdzie zatrzymywaliśmy ludzi do narkotyków, do kradzieży dzieł sztuki, do kradzieży z łamaniem sprzętu fotograficznego. Ale takiej sytuacji, z jaką spotkałem się wtedy w Poznaniu, nigdy nie miałem do czynienia, a teraz sytuacja, która zdarzyła się w Gdańsku, staje się odbiciem lustrzanym tego, co się wydarzyło w Poznaniu, tutaj w Gdańsku. Jeżeli ktokolwiek, proszę Państwa, ma jakiekolwiek informacje na to, że ktoś podrzucił jakikolwiek przedmiot z tego, który został przekazany i zabezpieczony przez policję, powinien natychmiast zgłosić to na policję. Ponieważ mając tę wiedzę, nie robiąc tego, popełnia przestępstwo. I tak w tym przypadku, w dniu wczorajszym, na jednego z dziennikarzy zostało złożone zawiadomienie w prokuraturze okręgowej w Łodzi, jak również, proszę Państwa, została skierowana sprawa do sądu o utratę dóbr osobistych i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w tej sprawie i będziemy czekali na rozstrzygnięcie prawne jakichkolwiek pomówień pod moim adresem, mojej małżonki czy mojego syna, który być może za kilka lat będzie prowadził tę sprawę, ponieważ no, nie, być może jest, minęło praktycznie 11 lat od zdarzenia. Sądzę, że jeżeli przeciągniemy drugie 10, junior usiądzie być może obok mnie i będzie Państwu referował zdarzenia, które rozpoczął jego ojciec i myślę, że ktoś to zakończy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o kwestię, oczywiście bardzo istotne i bardzo ważne jest to, że jakiekolwiek zastrzeżenia w stosunku do ewentualnego działania, obojętnie kogo, to może przyczynić się do wyjaśnienia tej sprawy. Tu nie ma znaczenia, kto to będzie. Czy to będzie dziennikarz, czy to będzie policjant, czy to będzie prywatna osoba. Tu w tym przypadku nie ma absolutnie monopolu nikt na to, żeby ścigać przestępstwo. Tak jak zresztą ja wielokrotnie powtarzałem i dzieło, które otrzymałem od twórcy tego postępowania przygotowawczego, jednoznacznie wskazuje w tym właśnie dziele. Państwo, proszę Państwa, nie ma monopolu do ścigania przestępstw. My oczywiście jako biuro również możemy starać się przyczynić do tego, żeby ujawnić osobę, która stoi za porwaniem, być może zabójstwem Iwony Wieczorek. I taka jest nasza rola. Jeżeli chodzi o działania, które biuro podejmuje te działania absolutnie niekomercyjnie, jeżeli chodzi o panią Iwonę, matkę Iwony Wieczorek, z którą w tym momencie połączymy się i ona odniesie się do tego przypadku, który dalej będziemy kontynuować. Bardzo proszę. Naprawdę? Naprawdę to pierwsze poszukiwania przez policję
tak naprawdę rozpoczęły się od pojawienia naszego biura, czyli od momentu, gdy nie przyjechał Krzysztof właśnie. Czekałam, ja dzwoniłam, ja nie spałam po nocy, ja włosy darłam z głowy. Po prostu wszystko, bo co taki, wiesz, bezradny człowiek może zrobić, jak jest tylko zdany po prostu na policję, wyzwania do tej policji, a policja twierdzi, że ona pracuje i w dalszym ciągu nic nie wiedzą, albo mnie uspokajają, że tak, tak, tak. Czekamy, aż może wróci, tak, po tych trzech dniach, to co tu robić? Państwa na całą rozmowę z panią Iwoną dzisiaj na kanale, ale to za chwilę pan Krzysztof powie szczegółowo. Łączymy się z tobą, kontynuujemy spotkanie z państwem. Oczywiście chcielibyśmy, żebyś odniosła się do tego, co dzieje się ostatnio. Oczywiście sprawa nabiera coraz większego kolorytu. My jesteśmy w sumie z tego bardzo zadowoleni, dlatego że być może ten rok, zresztą jak zadeklarował rzecznik prasowy komendanta głównego policji pan Mariusz Ciarka, na przełomie 2021 i 2022 policja ma odnieść sukces. Policja ma doprowadzić do ewentualnie odnalezienia ciała Iwony, bądź też zatrzymać sprawców tego dramatu, w którym w zasadzie wszyscy uczestniczymy i staramy się tobie pomóc. Powiedz nam dzisiaj, jakie jest twoje odczucie po tylu latach, a jednocześnie patrząc na jatki, które niejednokrotnie widzimy przy tej sprawie, gdzie w zasadzie twoja córka stała się tak jakby podmiotem sytuacji, gdzie wiele osób stara się na siłę lansować, stara się na siłę robić coś, co w jakikolwiek sposób woła o pomstę do nieba. Najlepsza wiadomość dla mnie, która ostatnio się pojawiła, to właśnie informacja, że policja jest na tropie i na przełomie roku sprawa Iwony ma się w końcu rozwiązać. Jest to naprawdę cudowna wiadomość, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Natomiast przez te wszystkie lata spotkałam się ja jako matka Iwony i moja Iwona też z bardzo dużym hejtem, których po prostu są osoby takie, które mówią nieprawdy na temat Iwony,
dopisują różne scenariusze na temat mój, na temat Iwony. Niektórzy nawet z nich robią sobie etat na sprawie Iwony i po prostu piszą różnego rodzaju pisma, wydając książki na temat Iwony. Teraz mnie bulwersuje strasznie sprawa pod tytułem pisania książki Kto zamordował Iwonę. Także no, po prostu dla mnie jest to po prostu rzecz nie do przyjęcia. Tak jak mówiłam przed sekundą, dla mnie to jest robienie po prostu etatu na tragedii po prostu mojej i mojego dziecka. Ja no, nie zezwalam na to zgody, bo sprawę tak naprawdę może wyjaśnić tylko i wyłącznie policja, a takie dewagacje i domniemania, kto zamordował Iwonę, to jest na zasadzie hipotez, tak? I to jest po prostu napędzanie sobie pieniędzy, nic innego. No jest to przykre, jest to bardzo przykre, bo tak jak wszyscy wiedzą i tutaj się domyślają, to mam na myśli jedną osobę, czyli pana Szostaka. No jestem tutaj, Pani kłamie. To ja, rozumiesz, mam się w końcu przyznać, gdzie ukryłam ciało Iwony, bo on podejrzewa mnie. No, także to jest straszne, bo to jest coś, co się dzieje, przez 5 lat ponad. A to się kończy, gra dobiega końca. Po to tu jestem. Na pytania zaraz będziemy mieli... Będzie pytań. A jak nie będzie pytań? Ale proszę pana, jeżeli panu się nie podoba, to proszę opuścić tę salę. Pan nie został przeze mnie zaproszony. Jestem obrażany. Oczywiście. Ale pan nie został obrażany przeze mnie. Przez tą panią oczywiście jakieś konsekwencje prawne będą. No ale to póki co konsekwencje prawne mogą być wyciągnięte pod pana adresem. Znamy się kilkadziesiąt lat. No także wie pan, może pana problemy, które pan przetarcza na innych ludzi i opluwa pan ludzi. Nie opluwa. Oczywiście, że tak. Pani powiedziała, że sprawą powinna się zajmować policja. Oczywiście, że tak. Zajmujesz tą sprawą. Oczywiście, że tak. Zajmujesz się na zlecenie pani i pani. Tu są fragmenty akt. To, co zeznawałeś w tych aktach na policji. Ale pani wie, co zeznawałeś. Chociaż ta pani nigdy nie poszła przeczytać ani razu w swoim życiu. Ta pani nawet adwokata nie wysłała, bo po co będzie czytać akta, jak wie, że tam nie znajdzie tego, co powinno być. Natomiast ale my panu dziękujemy w tym momencie, bo pan, to nie jest pana konferencja. Boisz i się. Proszę opuścić ten kar. Panowie, powinny wyprowadzić tego gościa. No, wszystko na ten temat. Nie bój się, ja i tak... Ale nie bój się wyprowadzić tego gościa. Proszę być stąd. Proszę stąd być. I proszę nie zakłócać naszej konferencji. Bo konferencja jest nasza, proszę pana, a nie pana. Proszę to dopuścić. Będziesz szukał na plaży podobno. Proszę opuścić. Szukania na plaży. Proszę opuścić tę salę. Opuszczam, przebywanie w twoim towarzystwie. Proszę opuścić tę salę. Przebywanie w twoim. Proszę opuścić tę salę. Proszę opuścić tę salę. Proszę stąd wyjść. W sumie czterech bardzo dużo. Proszę stąd wyjść. To była groźba. Nie, to jakoś pan nie dotyka. Nie dotykaj, rozumiesz? Proszę opuścić tę salę. Przyjdę i tak po ciebie. Nawet jutro. Tak gra się kończy. Halo, jesteśmy? Tak. No, podziękowaliśmy panu, który stara się ciebie w jakiś sposób wrobić w coś, co dla nas jest zupełnie abstrakcją, kosmosem i czymś zupełnie nie do przyjęcia. Tak jakbyś ty miała mieć związek z ukryciem ciała. A ty, ja mogę się dowiedzieć, kto to był? To był pan Janusz Szostak, który wszedł na konferencję. No smutne jest to bardzo. Tym bardziej jest mi bardzo smutno, że wydawało mi się, że to jest osoba naprawdę, która chce mi pomóc w tej całej mojej tragedii. Mało tego, to przyjęłam go we własnym domu, po czym po prostu zdania wyciągnięte z kontekstu po prostu wykorzystał przeciwko mnie. No, no bardzo mi tego pana żal z drugiej strony, że się zachowuje tak, jak się zachowuje. No. No, no cóż mogę powiedzieć, no, tylko należy współczuć takiej osobie.
Ja też sądzę, że tutaj w tym przypadku jest to sytuacja starania się w jakiś sposób uzurpowania praw do tematu. Proszę Państwa, każdy to może pomóc. Bez względu na to, kto by to nie był, to może udzielić informacji w tej sprawie. My na takie informacje również czekamy. Jako biuro, które zostało wprowadzone w ten temat przez mamę Iwonę, która jest razem z nami, podejmuje działania idąc w kierunku pomocy policji i oczywiście musimy powiedzieć, że wielu policjantów z Gdańska byli bardzo zaangażowani w tę sprawę, ale musimy również wziąć pod uwagę fakt, że praktycznie jest to drugie pokolenie policjantów, którzy są w służbie, którzy tematem się zajmują, ponieważ mija niebawem 11 lat od zdarzenia. Jest to bardzo długi okres czasu, gdzie sprawa praktycznie nie znalazła wyjaśnienia. Niemniej jednak ja uważam, że nie ma zbrodni doskonałej i uważam, że są sytuacje, które w jakikolwiek sposób zostaną wyjaśnione i przypadek ten również zostanie wyjaśniony. Ja zresztą w rozmowie z Iwoną deklarowałem i powiedziałem, Biuro Rutkowski będzie robiło to do końca naszego lub tej sprawy i z pewnością tak będzie. Tak jak powiedziałem mamie Iwony Wieczorek, nawet jeżeli byśmy dostali informację, że trzeba dzisiaj lecieć do Brazylii, bo tam jest osoba, która udzieli nam tej wiedzy, ja nie będę się pytał Iwony, czy mogę lecieć, czy nie. Kupię bilet, wsiadam i polecę po to, żeby ten przypadek wyjaśnić do końca. I tu w naszej sytuacji nie jest to oparte na jakimkolwiek komercyjnym podejściu do tematu. Są osoby, które zbierają na koparkę, żeby przyjechać do Gdańska. Są osoby, które znalazły sobie sposób na życie, proszę Państwa. Sfinansować ich działania poszukiwawcze. Takie ogłoszenia są również na Facebookach osób, które się tym starają zajmować. Tylko że ci, którzy te pieniądze dają, wyrzucają je w błoto. Ponieważ działania te są prowadzone przede wszystkim i tylko i wyłącznie pod jednym kątem, żeby w jakikolwiek sposób zaistnieć. Bo jeżeli nie ma przy czym ktoś zaistnieć, stara się znaleźć temat, który go będzie lansował. Biuro Rutkowski daje sobie doskonale radę i my sławy wiadrami nosić nie będziemy. Biuro Rutkowski ma praktycznie bardzo dużo roboty i ten przypadek nie musi być dla nas jakąkolwiek formą promowania się, czy też promowania Biura Detektywistycznego Rutkowski, czy Biura Doradczego Rutkowski, Maja Rutkowski, czy Krzysztof Rutkowski. Takiej potrzeby, proszę Państwa, nie ma. W związku z tym, z naszej strony jest to daleko idąca pomoc i chcieliśmy podziękować wielu policjantom, którzy bardzo byli zaangażowani w tę sprawę. Wielu policjantom, którzy nie spali nocami, a praktycznie byli na każde skinienie palcem Iwony. Ponieważ jeżeli dochodziło do prób wyłudzenia pieniędzy na zasadzie, a ja wiem, gdzie jest pani córka, Iwona w momencie, kiedy powiadomiła policję, policjanci jechali do Częstochowy, z Gdańska, czy gdziekolwiek indziej w Polskę, po to, żeby doprowadzać do zatrzymywania osób, które próbowały wyłudzić pieniądze od matki. I takie sytuacje były, miały miejsce. Do nas nikt taki się nie zgłasza, ponieważ od nas nikt pieniędzy nie chce w zamian za informacje, bo wie, że zostałby zatrzymany praktycznie w momencie podjęcia tych pieniędzy. Owszem, nagroda jest 10 tysięcy euro. 10 tysięcy euro dla osoby, która wskaże nam miejsce, bądź też informację, która dotyczy tego zdarzenia. Nie bagatelizuję takich informacji i takiej wiedzy, ponieważ niejednokrotnie nagroda doprowadziła do tego, że Biuro Rutkowski zatrzymywało sprawców, tak jak zresztą ostatnio napadu stulecia w Wałbrzychu, gdzie doszło do kradzieży ponad miliona złotych,
i funtach i kwoty około 500 tysięcy złotych w złotówkach, gdzie sprawcy zgubili 500 tysięcy, które wypadło z poszewki na kołdrę. Także dzięki nagrodzie oczywiście te informacje do nas, proszę Państwa, dotarły. I tak jak powiedziałem, te pieniądze mogą znaleźć się w kieszeni osoby, która wskaże nam tak informacje pewne, że rozwiążą w całości sprawę, która dotyczy zaginięcia Iwony Wieczorem. Czy są z Państwa strony jakieś pytania? Policja z Gdańska oświadczyła, że wykonuje teraz czynności tylko i wyłącznie na polecenie Prokuratury Krajowej. Prokuratura Krajowa objęła tajemnicą dalsze działania po czynnościach Biura Rutkowskich tutaj właśnie w terenie Gdańsku. Pana zdaniem, jakie czynności powinny teraz być wykonane właśnie w tym rejonie, gdzie zostały odnalezione te przedmioty? Proszę Państwa, deklaracja Rzecznika Prasowego Mariusza Ciarki, Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego Policji, jest bardzo poważną deklaracją. W związku z tym, jeżeli faktycznie policja posiada wiedzę co do osób, które mogły mieć związek z tym zdarzeniem, które mogły mieć związek z zaginięciem Iwony, sprawa ta, liczymy się z tym, że zostanie rozwiązana. I będziemy policji kibicować, oby tak się stało, proszę Państwa. My reagujemy na każdą informację, którą otrzymujemy. My podejmujemy praktycznie reakcję natychmiast. My nie musimy robić składki na wyjazd grupy Rutkowskiej do Gdańska, bo dysponujemy na tyle środkami, że możemy sobie pozwolić na podjęcie tego rodzaju czynności bez jakichkolwiek apeli na Facebooku z prośbą o pieniądze na paliwo, na hotel, czy na restaurację, czy na obiad. My tego nie robimy i tego robić nie będziemy. Dlatego też reakcja z naszej strony jest natychmiastowa. I bardzo krzywdzące jest coś, co tworzone jest w tak zwanej płaszczyźnie medialnej, że osoba, która praktycznie w żadnym stopniu nie przyczyniła się do wskazania, czy to miejsca, czy to jakiegokolwiek przedmiotu, czy to informacji od osoby, do zajmowania stanowiska w tej sprawie, robi krzywdę organom ścigania, robi przede wszystkim krzywdę rodzinie, robi krzywdę matce Iwony Wieczorek, która pozostaje nie sama sobie z tym problemem, ale na pewno z wieloma jej życzliwymi ludźmi, którzy nie łapią się na pisane głupoty i wskazywane hipotezy, które nie mają zupełnie żadnego związku z życiem realnym i w czasie tożsamym, które zdarzyły się w danym momencie, w danym miejscu. Weźcie pod uwagę jedną rzecz, jeżeli Pan pozwoli. Funkcjonariusze Komendy Głównej Biura Kryminalnego bardzo byli zaangażowani w tę sprawę i są do chwili obecnej. Marek Dyjasz, który był naczelnikiem wydziału w Komendzie Głównej, poświęcił na to wiele miesięcy ciężkiej pracy, jak również inni funkcjonariusze Policji Komendy Głównej w tej sprawie konkretnej zaginięcia Iwony Wieczorek. Sprawa ta stała się przedmiotem prestiżowego działania organów ścigania. Prestiżowego. Oczywiście my, kiedy przyjechaliśmy do Sopotu i wskazaliśmy pierwsze monitoringi, które dotyczyły zaginięcia Iwony, policja przyjmowała z taką odrobiną rezerwy, a dlaczego my im dajemy te monitoringi, po co nam to potrzebne, jeżeli była przyjęta przez Komendę Miejską Policji jedna wersja. Wyszła, poszła się pobawić, pewnie wróci. Ma w sumie ponad 20 lat, w związku z tym ma prawo wyskoczyć sobie na imprezę. Policjanci byli w błędzie, ponieważ nie zrobili z Komendy Miejskiej, nie zrobili tak zwanej
tak zwanego portretu psychologicznego Iwony. I nie wiedzieli o tym, że Iwona nie wyszłaby z domu na noc bez kosmetyków. Tak jak każdy normalnie szanujący się człowiek, który wraca do domu nawet późno, nawet nad ranem, ale nigdzie nie kładzie się spać i nigdzie nie jedzie na żadną imprezę, bo ma pewne zasady. Przebrać się, wykąpać. Tak ma wielu ludzi. Policja z sobotu tego nie zrobiła. Dopiero wtedy, kiedy zostały przekazane materiały do Komendy Miejskiej Policji w Sopocie i one przeszły do Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku, sprawa ta zupełnie nabrała innej dynamiki. Oczywiście wy jako dziennikarze, którzy pisaliście na ten temat i pomagaliście w tej sprawie, również przyczyniliście się do tego, że praktycznie sprawa ta nabrała dużego rozmachu. Iwona stała się ikoną osób poszukiwanych jako zaginionych w Polsce. Najpierw była to kategoria zaginiona, później była to kategoria porwana, a w końcu jest porwana, uprowadzona i nikt nie wyklucza zabójstwa. Ponieważ po tylu latach nie byłoby możliwości, żeby Iwona Wieczorek ukrywała się gdzieś w świecie, bądź też była gdzieś przez kogoś przetrzymywana, ponieważ byłaby w jakikolwiek sposób z pewnością rozpoznana, ponieważ była osobą, jej zdjęcie obiegło praktycznie cały świat. Strefa gospodarcza, która się ukazuje razem z dziennikiem Gazetą Prawem, przyznała panu Konsumencki laur lidera jakości, jeśli chodzi o biura detektywistyczne w Polsce. Z drugiej strony mamy człowieka, który po raz kolejny pana biuro wpluwa. Dzisiaj na konferencji, wcześniej w gazecie. Jak długo pan będzie jeszcze temu się przyglądał bezczynnie? No, nie powiem jak Putin, że kto Rosję ugryzie, ten wybije, to Rosja wybije mu zęby, bo można by to było odebrać jako groźba. Niemniej jednak powiem jak Rutkowski. Wszyscy czekają, karawana idzie dalej. My nieraz mieliśmy tego rodzaju zjawiska, gdzie pojawiają się ludzie, którzy mają brak sukcesu, brak jakiejkolwiek renomy, starają się występować w roli ekspertów samozwańczych, a nie mają pojęcia w ogóle o temacie. Zupełnie. Proszę Państwa, jest to smutne, że każdy, komu zależy na tym, żeby w jakikolwiek sposób doprowadzić do wykrycia tej sprawy, i sprawa, która budzi tyle emocji, ta sprawa nie może stać się przedmiotem awantur i kłótni. Nie może dochodzić do sytuacji, gdzie na grobie Iwony Wieczorek ludzie walczą ze sobą szabelkami i siebie wzajemnie opruwają. Ja, jeżeli chodzi o osobę, która tutaj była i zrobiła pewnego rodzaju zakłócenie i zderzenie poglądów, nawet które ma z matką Iwony Wieczorek, to nie robi się tego w sposób taki, jaki robi to w zasadzie kilku dziennikarzy samozwańczych w tym kraju. Osoby, takim samym ekspertem jest dziennikarz od tak zwanych dziewczyn z Dubaju. Tak jak kto zabił Iwonę Wieczorek. To są praktycznie na równi odpowiadający sobie mężczyźni, którzy brak sukcesu przelewają na opruwanie innych osób. I tak to wygląda. Jakby się chłop wziął za robotę i miał zajęcia i prowadził tę gazetę sochaczewską tak jak ją prowadził do tej pory, to być może w jakikolwiek sposób przyniosłoby mu to parę złotych i myślę, że nie musiałby się zrzucać na to, żeby przyjechać do Gdańska i w jakikolwiek sposób coś robić, tak? To jest na tej prostej zasadzie. Jeżeli ja się za coś biorę, to nie pytam się kogoś, czy mi sfinansuje przyjazd, czy nie. Po prostu przyjeżdżam. Jeżeli korzystamy z pomocy ekspertów i prawników, rozliczamy się z nimi. To jest proste. Są też tacy, którzy podchodzą do pewnych spraw bono, którzy widzą, co się dzieje w tej sprawie. Ale z tymi ludźmi, tym ludziom możemy bardzo ładnie podziękować, tak jak w przypadku tutaj pana mecenasa Patryka Andrysiaka, który dzisiaj rano przyjechał z Gorzowa Wielkopolskiego do Gdańska po to, żeby Państwu również przekazać informacje w tej sprawie.
I my nie będziemy tutaj rozwiązywać spraw nieformalnie. Za to, co powiedzmy rozpowszechniał człowiek, który w zasadzie nie ma pojęcia o tym wszystkim, o czym on pisze, poniesie konsekwencje prawne. Sądy w Polsce jeszcze działają. Jeżeli ktoś kogoś oskarża, musi za to ponieść odpowiedzialność. Proszę Państwa, w 2012 roku był zrobiony sondaż oficjalny i w telewizji, przez telewizję TVN24, i przez Wirtualną Polskę, i przez inne media, jak oceniasz pracę Rutkowskiego, jak oceniasz pracę policji. Niestety wtedy sytuacja była miażdżąca dla policji. Około 67% dla TVN oceniało pracę Rutkowskiego bardzo dobrze, 22% oceniało policję. Reszta się nie opowiedziała. Miażdżący wynik był WP. 80% oceniali internauci Rutkowskiego bardzo dobrze, 10% policję. Były to niestety statystyki i sondaże, które były. I dla mnie, gdybym nawet dostał 1%, proszę Państwa, jak oceniasz pracę Rutkowskiego przy policji, to jest wielki zaszczyt i bardzo duże osiągnięcie. I to, o czym Pan mówi, że Grupa Gazety Prawnej ocenia nas numer jeden, no nie jest to dla mnie szczególnym zdziwieniem i myślę, że trzeba podziękować tym, którzy oddali na nas głos i nas oceniają bardzo dobrze. Natomiast ja ze swojej strony tylko i wyłącznie mogę podjąć kroki prawne, bo takie nam pozostają. My nie będziemy z Panem tutaj, który dokonał pewnego zakłócenia w konfrontacji z mamą Iwony Wieczorek, panią Iwoną dokonał zakłócenia konferencji, prowadzić dyskusji. To zrobi sąd. Czy macie Państwo jeszcze jakiekolwiek pytania do nas? Jeszcze mam pytanie do Pani Majki. Czy miała Pani jakiekolwiek problemy podczas tych czynności po zakończeniu poszukiwań, jeśli chodzi o tutaj służby w Gdańsku? Ja byłam przesłuchiwana ponad 3 godziny w aucie, niedaleko tutaj, no na ulicy, w aucie byłam przesłuchiwana, potem byłam wezwana od razu tego dnia, miałam się wstawić do komendy. I wstawiłam się na 10, miało to trwać 15-20 minut, wyszłam po 13 i następnego dnia wracając też byłam wezwana. W jaki sposób była Pani traktowana? Ja tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. W stosunku do mnie nie mam tutaj zastrzeżeń. Poza tym, że jakieś uchybienia, że 3 godziny, które spędziłam, wyszło, że musimy to samo powtórzyć, bo policjant, który mnie przesłuchiwał, pobierał ode mnie dane, źle je zapisał w ten sposób i musiałam następnego dnia udać się, więc nie dopatrzył. Jeżeli nie mamy żadnych więcej pytań, bardzo dziękuję za zainteresowanie się tematem, za przybycie i myślę, że jeżeli będą jakiekolwiek dalsze informacje w tej sprawie, będziemy Państwu przekazywać na bieżąco. Bardzo dziękuję za uwagę i pozdrawiam wszystkich.